Cześć moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w filmie podsumowującym miesiąc kwiecień, a będą to z mojej strony kosmetyczni ulubieńcy kwietnia. Tym razem, jak w poprzednim miesiącu, również nie udało mi się uzbierać zbyt dużej ilości kosmetyków, które mogłabym Wam polecić, chociaż przyznam szczerze, że stosowałam dość wiele nowości w poprzednim miesiącu, ale dzisiaj chciałabym Wam po prostu pokazać tylko te produkty, które sprawdzały się u mnie w 100% i do których będę na pewno wracać. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym produktem godnym polecenia to odżywka do włosów w sprayu marki Aiko Infusions. Nie pamiętam dokładnie, jak to się czyta. Firma jest mi dosyć mało znana. Pierwszy raz w ogóle mam produkt z tej firmy. Już Wam tutaj pokazuję, jak dokładnie to wygląda. Głównym zadaniem tej odżywki jest ochrona naszego koloru włosów, oczywiście włosów farbowanych. Ma zapobiegać przedwczesnemu blaknięciu koloru i jeszcze oprócz tego posiada kilka dodatkowych zalet, o których zaraz Wam powiem. Odżywka ta posiada w swoim składzie m.in. proteiny quinoa, które tworzą naturalny filtr UV, filtr przeciwsłoneczny na naszych włosach. Dodatkowo w składzie znajduje się również olejek słonecznikowy. Zwykle bardzo rzadko sięgałam po tego typu odżywki w sprayu, ponieważ zwykle miałam z nimi dość nieprzyjemne doświadczenia. Przeważnie obciążały moje włosy albo nadawały jakąś tłustą powłokę. Wyglądało to moim zdaniem dość nieestetycznie, tym bardziej od razu po umyciu. Natomiast w tej odżywce zauważyłam efekt zupełnie odwrotny. Posiada ona co prawda w sobie olejek, natomiast ten olejek, przynajmniej według mnie, na moich włosach jest praktycznie niewyczuwalny. Niezależnie czy ja użyję tej odżywki na wilgotne włosy czy na suche włosy, chociaż producent dedykuje, aby stosować ją jednak na mokre włosy, ale nie ukrywam, że zdarzało mi się wielokrotnie także na suche i dobrze również się sprawdza także w takiej wersji. Nie jest to jakaś odżywka z typu silnie nawilżających, jest to rzeczywiście odżywka, która skupia się jedynie na ochronie koloru włosów. Nie zauważyłam właściwości nawilżających, może rzeczywiście akurat dzięki tej odżywce włosy są mniej napuszone, ale właśnie dlatego, że ona nie obciąża włosów, jest naprawdę bardzo lekka, wręcz bym powiedziała, że neutralna, fryzura nadal pozostaje podniesiona, pozostaje w pewnym sensie puszysta. Mam na myśli naturalną objętość włosów, a nie takie mocne puszenie się, jak na przykład w wilgotnych warunkach. Moje włosy aktualnie przez wcześniejsze częste rozjaśnianie są w dość kiepskiej kondycji, nie ukrywam, więc nie wiem, jakiego tutaj potrzebowałabym produktu, żeby faktycznie je zregenerować. Prawdopodobnie tutaj pomoże tylko i wyłącznie całkowite ścięcie, przynajmniej tych odrostów. Ale zauważyłam, że przy codziennym stosowaniu tej odżywki, przynajmniej ja codziennie akurat myję głowę, kolor farby faktycznie blaknie zdecydowanie dłużej. Tutaj moich końcówek przesuszonych raczej nic nie uratuje, natomiast jestem bardzo zadowolona, ponieważ przy codziennym myciu głowy kolor, który mam tutaj wyżej, nie zrobił się wyblaknięty, nie zrobił się jakiś za specjalnie rudy, także zdecydowanie szybciej spierał się kolor bez tej odżywki niż z jej stosowaniem. Jedynym minusem tej odżywki jest cena, ponieważ w Douglasie na przykład chodzi ona po 89,90 zł, a w różnych drogeriach internetowych po 79 zł, więc jest to całkiem spory wydatek. Szczerze Wam powiem, że za tą cenę nie zaryzykowałabym z zakupem, ponieważ to jest tylko i wyłącznie ochrona koloru bez żadnego dodatkowego odżywienia. Przynajmniej według mnie na moich zniszczonych włosach tego nie zauważyłam. Ale ostatnio zauważyłam bardzo fajną promocję w drogerii internetowej, bodajże puder i krem. Wszystkie odżywki tej marki były przecenione na 19,90, także jeżeli macie ochotę wypróbować czegoś nowego, nie ryzykując przy tym dużych kosztów, to zachęcam Was, żeby skorzystać z tej promocji, póki jeszcze ona jest, albo się zaopatrzyć w zapas tych odżywek, jeżeli stosowaliście już kiedyś odżywki tej marki i może Wam się sprawdziły. Będę chciała prawdopodobnie kupić sobie właśnie w tej promocji jeszcze odżywki tej marki, ale o innym działaniu i jestem bardzo ciekawa, czy po prostu one będą również się sprawdzały do dedykowanego znaczenia, ponieważ akurat ta odżywka jest przeznaczona tylko i wyłącznie do ochrony koloru i sprawdza się w tym rewelacyjnie, także poszukam jeszcze odżywki nawilżającej, regenerującej z tej firmy i zobaczę, czy również będzie się sprawdzała pod tym kątem, do czego będzie dedykowana. Przejdziemy teraz do następnego produktu, którym jest tonik do twarzy mleczny od Pixi.
Ja akurat zaczęłam stosowanie tego produktu od małego opakowania, chociaż posiadam w domu jeszcze jedno duże opakowanie i na pewno będę go stosowała w nadchodzących miesiącach, ponieważ genialnie sprawdza się do przesuszonej cery. Często zdarza się, że po umyciu twarzy mamy ściągniętą skórę. Jeżeli nasza skóra jest delikatna, to nawet bez użycia żadnych detergentów, żadnych środków myjących, często nawet po kontakcie ze zwykłą chlorowaną wodą staje się ona przesuszona i piecze. Moim zdaniem wyrównuje w pewien sposób pH skóry, normalizuje stan cery po umyciu. Także przy przesuszonej skórze jest to naprawdę rewelacja. Nie próbowałam tym kosmetykiem zmywać makijażu, nie wiem czy to się uda, akurat uważam, że nie jest do tego przeznaczone. Stosowałam ten tonik zarówno rano i wieczorem, bezpośrednio po umyciu twarzy i muszę przyznać, że dzięki niemu skóra stawała się zdecydowanie bardziej miękka, znikało napięcie, ewentualnie swędzenie czy podrażnienie skóry, czasami tak mam od kontaktu z chlorowaną wodą, staje się zdecydowanie bardziej przyjemna w dotyku, a co za tym idzie, cera ogólnie wygląda wizualnie lepiej po zastosowaniu tego toniku. Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, posiada w sobie mleczko żożoba i z owca, także wydaje mi się, że dzięki swoim właściwościom kojącym będzie także się nadawał do skóry wrażliwej, albo także na nadchodzące miesiące, ponieważ jak wiadomo, przyszłe miesiące zapowiadają się ciepło, słonecznie, będzie to lato, także wydaje mi się właśnie, że dzięki tym właściwościom pozostanie ze mną ten tonik na dłużej, ponieważ właśnie w nadchodzącym okresie będzie potrzebne dla skóry intensywne nawilżenie, intensywna regeneracja. Także wydaje mi się, że tonik ten będzie naprawdę fajnym produktem wspomagającym codzienne nawilżanie, codzienną pielęgnację skóry przesuszonej. Ja akurat posiadam cerę mieszaną, przetłuszczającą się w strefie T, także powiem szczerze, że nie zauważyłam, aby akurat strefa T po użyciu tego toniku przetłuszczała się na przykład szybciej niż przy zastosowaniu toniku matującego. Jak wiadomo, każdy rodzaj skóry, zarówno tej suchej, tłustej, mieszanej, potrzebuje odpowiedniego poziomu nawilżenia, także skóra tłusta, która nie jest dobrze nawilżona, ona będzie wbrew pozorom się przetłuszczała jeszcze bardziej, żeby wyrównać sobie właśnie tą swoją barierę lipidową, także nawilżanie tutaj jest bardzo ważne, a dodatkowo nawilżanie niepowodujące zapychania, konsekwencji typu nadmierne przetłuszczanie się skóry jak najbardziej jest zalecane i wskazane. Ten tonik niestety również nie należy do najtańszych produktów, na przykład w Sephorze małe opakowanie kosztuje 53 zł, natomiast duże opakowanie, nie pamiętam dokładnie czy w Sephorze, czy ogólnie na internecie, kosztuje 99 zł, ale przynajmniej według mnie, dla mnie jest to dobra inwestycja i na pewno będę wracać jeszcze do tego produktu. Następnym produktem, który nadużywałam wręcz w miesiącu kwietniu, jest najnowszy krem BB od marki Belle Skin More Natural. Ja już wcześniej nagrywałam film z tymi nowościami z Biedronki i właśnie w tych nowościach znajdował się m.in. ten krem BB. Tam wspominałam o nim, o praktycznie samych superlatywach tego produktu i podtrzymuję swoje zdanie nadal. Jest on moim zdaniem rewelacyjny, jeżeli nie planujemy wielkiego wyjścia do takiego codziennego, lekkiego makijażu oraz wydaje mi się, że on może również bardzo dobrze sprawdzić się w porze letniej, ponieważ jako jeden z niewielu kremów BB faktycznie jest on dość dobrze matujący, co było dla mnie naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ zwykle krem BB pozostawiają po sobie taką tłustą, nawilżającą powłokę, natomiast ten ma wykończenie może nie tyle matowe, ale praktycznie satynowe. Jeżeli chodzi o jego krycie, to jak na krem BB jest moim zdaniem rewelacyjny. Przy zmianach skórnych typu trądzik, krosty, on oczywiście będzie niewystarczający, ponieważ jego krycie będzie zbyt delikatne. Tutaj akurat zajdzie na pewno konieczność zastosowania dodatkowo korektora, ale jeżeli chodzi o przebarwienia typu właśnie piegi czy przebarwienia słoneczne, jakiekolwiek brązowe plamki, to pod tym kątem sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Nie tworzy na skórze maski, która zasłania całkowicie wszystko, każdą niedoskonałość, nie. Tutaj akurat on tworzy bardzo ładną powłokę, taką może nawet półtransparentną bym powiedziała, że przebarwienia przynajmniej u mnie stają się wyrównane,
jeżeli naprawdę się bardzo dokładnie im przyjrzę, to są widoczne, ale w bardzo małym stopniu. I właśnie na takim efekcie bardzo mi zależało, na takim full natural. Skóra po nim jest wygładzona, zmatowiona, pory są zdecydowanie mniej widoczne niż bez zastosowania tego kosmetyku. Dodatkowo przynajmniej mnie nie zapycha, nie podrażnia, sprawdza się praktycznie w 100%. Ja zazwyczaj stosuję go solo, nie używam żadnych pudrów, korektorów dodatkowo i przyznam szczerze, że jego trwałość jest dla mnie naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ spokojnie 4 godziny mogę w nim chodzić bez żadnych poprawek typu na przykład stosowanie bibułek matujących czy właśnie lekkie pudrowanie. 4-5 godzin w takich normalnych warunkach, bez jakiegoś skrajnego upału, to jest akurat w jego przypadku norma. Jego ogromną zaletą jest również cena, ponieważ w Biedronce można go zakupić za 9,99, także wow, cena tutaj naprawdę bardzo zachęca i ja akurat poczyniłam większe zakupy tego produktu, ponieważ już od pierwszego kontaktu wiedziałam, że zostanie on ze mną na dłużej, także w domu mam jeszcze chyba 2 dodatkowe opakowania. I planuję właśnie stosować go w lecie, kiedy nie będzie trzeba się malować, kiedy akurat będą jakieś niezobowiązujące wyjścia typu spacery, na przykład grill ze znajomymi. Od tego właśnie są delikatne kremy BB, aby w takich warunkach właśnie je stosować. I jeszcze jego dużym plusem jest kompatybilność z filtrami typu 50. Wtedy jego matowienie jest zdecydowanie mniejsze, natomiast jak wiadomo kremy z filtrem 50 pozostawiają na twarzy bardzo tłustą powłokę, ale właśnie dzięki zastosowaniu tego kremu BB na taki właśnie filtr skóra staje się o wiele bardziej zmatowiona bez użycia jakiegokolwiek pudru. Także efekt tutaj jest naturalny, nie ma żadnego przetłuszczenia, nie ma nadmiernego wysuszenia skóry, ani takiej maski zmatowionej. Tutaj akurat muszę przyznać, że stosowany razem z filtrem bardzo ładnie odnajduje balans naturalnego wyglądu. Kolejnym produktem, z którym miałam pierwszy raz styczność i zakochałam się w nim już od pierwszego użycia, to henna ekspresowa od marki Delia Cosmetics. Ja akurat mam wersję czarną, natomiast z tego co pamiętam występuje ona chyba jeszcze w odcieniu ciemny brąz. Kupiłam ją w Rossmanie za jakieś 17 zł, mniej więcej coś takiego, 16-17, podejrzewam, że nie kosztowała więcej. I akurat wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie w domu hennę. I przyznam szczerze, że ja osobiście sobie henny nigdy sama nie robiłam, to był mój pierwszy raz. I chciałam kupić oczywiście kolor, który będzie bardziej do mnie pasował, na przykład jakiś brąz ciemny, jasny, nie myślałam o kolorze czarnym. Natomiast niestety, ale w sklepie aktualnie nie było żadnej henny, oprócz właśnie tego opakowania i to jeszcze w dodatku w kolorze czarnym. Także w akcie desperacji pomyślałam, że trudno, zobaczymy jak to wyjdzie. Henna nie jest na całe życie, możliwe, że jak nałożę ją na przykład na krótszy czas niż producent zaleca, to ten kolor nie będzie taki mega czarny, tylko może zrobi się właśnie grafitowy. I w moim przypadku tak też było. Ogromną zaletą tej henny jest jej już teoretycznie całkowita gotowość do użycia, ponieważ nie wymaga ona żadnych wcześniejszych przygotowań, nie trzeba jej rozrabiać z wodą utlenioną, to jest już gotowy produkt, który nakładamy bezpośrednio na brwi. Posiada ona taki pędzelek, który naprawdę rewelacyjnie sprawdza się do aplikowania na skórę, a właśnie mi zależało najbardziej na takim efekcie, nie tyle co zabarwienia włosków, co właśnie zabarwienia skóry po makijażu permanentnym, aby mniej więcej nadać tym swoim brwiom kształt, ponieważ one są na tyle rzadkie, że same w sobie włoski nie posiadają praktycznie żadnego kształtu. Muszę akurat ten kształt nadawać kredkami, właśnie makijażem permanentnym, albo tak jak teraz pomyślałam, że zrobię to henną. Producent tutaj opisuje, że efekt widoczny jest w 5 minut, także ja przy pierwszym użyciu trochę się przestraszyłam, że jeżeli to jest już 5-minutowa henna, to co dopiero będzie po 10 minutach, czy ja to w ogóle kiedyś domyję. Także faktycznie tutaj za pierwszym razem trzymałam tylko i wyłącznie 5 minut i powiem Wam szczerze, że efekt był naprawdę niezadowalający. Nie mówiąc już tutaj nawet o skórze, ale nawet włoski nie były prawie wcale zafarbowane, także moje kolejne podejście trwało 10 minut i ten efekt nadal był taki dość niezadowalający. I już za trzecim razem straciłam cierpliwość do tego produktu, dałam mu ostatnio
szansę i postanowiłam trzymać go pół godziny na brwiach i właśnie po takim czasie osiągnęłam taki efekt, który zadowalał mnie w 100%. Włoskie brwi pofarbowane były na czarno, natomiast skóra była zabarwiona takim grafitowym kolorem, przyznam szczerze, że dość przyjemnym. Nie wyglądało to jakoś bardzo przerysowanie, może wyglądało to trochę dziwnie bez makijażu, natomiast jak już nałożyłam makijaż, to wyglądało to naprawdę fajnie i ten kolor nie był w ogóle za ciemny. Może tutaj jeszcze będzie widać resztki gdzieniegdzie tego czarnego koloru, on się bardzo ładnie zmywa na grafit, nie robi się ani bordowy, ani niebieski. Przy stopniowym złuszczaniu się na skórka naprawdę blaknie na fajny kolor. Ja tutaj już tylko zastosowałam dzisiaj kredkę, jedynie trochę przyciemniłam, ponieważ ten efekt już nie jest taki mocny. Stosowałam ją tydzień temu, ale na pewno ta henna pozostanie ze mną na dłużej, chociażby właśnie ze względu na wygodę stosowania. Ile to u mnie dokładnie trwało? 2 minuty samo nałożenie, ponieważ ten pędzelek może nie jest jakoś idealnie precyzyjny, ale zdecydowanie bardziej precyzyjny od zwykłego patyczka kosmetycznego. Więc tak jak mówiłam, kolor czarny był kupiony typowo na wypróbowanie, także teraz już wiem, jak to się używa i jak to się stosuje i planuję właśnie poszukać innego koloru, na przykład ciemnego brązu albo jakiś kolor typu taupe. Akurat czarny moim zdaniem jest troszeczkę jednak za mocny, ale sama forma takiej ekspresowej henny jest super sprawą, ponieważ sprawdzi się także podczas wyjazdów, podczas momentów, kiedy nie mamy czasu, a jednak potrzebujemy te brwi na szybko przyciemnić, więc generalnie rewelacyjna sprawa. Może ta henna już jest od jakiegoś czasu w sklepach, natomiast ja wcześniej hennami w ogóle się nie interesowałam, dlatego dla mnie to jest w ogóle nowość. Byłam przekonana, że jedyna henna, jaka istnieje, to taka, którą trzeba rozrabiać. I ostatnim produktem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest bronzer od Revolution Pro z kolekcji Natalii Siwiec. Wygląda on w taki sposób, spójrzcie tylko jeszcze na ten kolor. Kolor jest po prostu obłędny, może tutaj w kamerze nie widać tego dokładnie, ale jest to odcień zimny. I właśnie od dłuższego czasu poszukiwałam już dla siebie idealnego koloru w odcieniu zimnym, ponieważ bronzerów w odcieniach ciepłych jest cała masa, natomiast te zimne często wyglądają na ziemiste, tworzą sińce i nie wygląda to zbyt estetycznie, natomiast tutaj, dzisiaj mam go zresztą na sobie na twarzy i wygląda on naprawdę rewelacyjnie, przynajmniej według mnie. Produkt ten można używać na kilka sposobów, a mianowicie jednym z nich to jest używanie go jako standardowego bronzera, ale dodatkowo posiada także opcję budowania koloru, więc można zastosować go także do konturowania twarzy. Jeżeli nałożymy pędzelkiem jedną warstwę, osiągniemy wtedy naprawdę efekt fajnego, naturalnego konturu, natomiast jeżeli nałożymy już kilka warstw, tak jak ja tutaj na policzku, bodajże mam 3 warstwy, kolor jest zdecydowanie ciemniejszy, mocniejszy i tutaj może służyć już za bronzer, ponieważ odbija się bardziej od twarzy, daje większy kontrast i według mnie idealnie sprawdzi się także dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z bronzerami. Nie tworzy on żadnych plam, sunie idealnie, gładko pod pędzlem, nie jest tępy, nawet na podkładzie, który jest dosyć mokry, nawilżający, bardzo ładnie się sprawdza, nie tworzą się żadne ciemne plamy, więc nie trzeba tak naprawdę mieć żadnego większego doświadczenia, żeby wycisnąć z tego produktu jak najwięcej. Jego cena regularna to 24,99 zł, przynajmniej teraz sprawdziłam na stronie Rossmana i po tyle on jest tam dostępny. Więc cóż, naprawdę mogę Wam go polecić, ponieważ tak jak wspominałam, jest to produkt wielofunkcyjny. Możemy tym produktem osiągnąć subtelne muśnięcie brązu, opalenizny, albo także stworzyć precyzyjne, mocne konturowanie. Także ja akurat bardzo lubię takie rozwiązania, jeżeli produkty są wielofunkcyjne, to jestem wtedy naprawdę mega szczęśliwa. I przyznam szczerze, że ten kolor był dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem, ponieważ jak to w większości bywa z odcieniami chłodnymi, obawiałam się, że jednak on będzie sinny. Natomiast no, jak widzicie, nie widać tutaj żadnego zacienienia, kolor jest naprawdę bardzo ciekawy. Akurat tutaj nałożyłam sobie dużo tego bronzera, więc może to nie wygląda jakoś zbyt naturalnie, ale ja akurat taki efekt bardzo lubię. W ostatnim miesiącu używałam go bardzo często i zobaczcie, praktycznie w ogóle nie widać śladów zużycia. Także wydaje mi się, że on będzie bardzo, bardzo wydajny i na pewno zostanie ze mną na dłużej. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj z ulubieńców kwietnia.
Bardzo możliwe, że w przyszłym miesiącu uda mi się przetestować więcej kosmetyków. Oczywiście będę skupiała się tylko na tych najlepszych, żeby Wam polecić w kolejnym miesiącu. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmu i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia!